Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MCO, to przed wami kolejna mapka od widzów. Panie i panowie, dzisiaj MapGD, mam nadzieję, że tak się mówi twój nick. Jest to osoba, która, gdy robiłem streamy z Geometry Dash swojego czasu, wysłała mi nawet mapę w Geometry Dash właśnie dla mnie. I to była jedna z pierwszych osób, która właśnie na tej streamie przyszła. I wysłał mi on mapę w Minecrafcie, jest to wersja 1.16.5. I zobaczymy. Zaczynam na trybie kreatywnym. Nie wiem, czy tak miało być, czy nie. Miałem w ogóle blok kwarcu z mojej fipunku. To weźmy sobie go w takim razie. To jest chyba blok kwarcu, coś innego. Ale słuchajcie, jeżeli miałem blok, to sobie oczywiście wezmę z powrotem. Okej. Okay. Także na ekranie teraz macie informacje, gdzie możecie mi wysyłać mapy na przyszłość. I w opisie też powinny być informacje. Jeżeli nie ma, to są na ekranie. Cóż, zacznijmy w takim razie kolejną mapę. Dzięki za przejście mojej mapy, na razie się spodobała. Tworzę kolejną mapę, wywituję. Aha, czyli jestem na końcu. To gdzie jest początek w takim razie? Musimy znaleźć początek tej mapy. Okej, okay, chyba znalazłem początek, także możemy kontynuować. Tu mamy oczywiście info, mamy secret i mamy twórcę mapy. Oczywiście to jest to MapGD. Okej, okay, sprawdźmy secret w takim razie. Logowanie. Zaakceptowano. Dziękuję za transfer. Debug, ok. No tu mamy znajdź przycisk. Ok, w porządku. Tu mamy labirynt i MLG. Ok, w porządku. Tu jest start info. Po prostu info, ok. Widzę na mojej mapce to mapa Adventure, gdzie są różne poziomy. W każdym z nich jest po 3 levela: easy, normal i hard. Twórca życzy powodzenia. Na przyszłość, tak jak widzieliście przed chwilą, wysyłajcie mi mapy oczywiście, gdzie save, który mi wyślecie, zespnie w niedobrym miejscu. Ok. Czyli jeżeli kopiujecie mapę, to skopiujcie ją po prostu w miejscu, w którym mam zacząć, tam się pojawię. Bo tu właśnie był przykład tego, że zacząłem na końcu. Także moje włosy się mnie nie słuchają dzisiaj. Znajdź przycisk. Znalazłem. Okej, okay, teraz teleportowało mnie jeszcze gdzie indziej. Tu mogę wyjść ogólnie, nie mogę wyjść górą. Okej, okay, to przejdę bokiem. A, znajdź przycisk w sensie tutaj gdzieś, tak? Tu jest przycisk. To nie tu. Okej, okay, to może tu. Okej, okay, tutaj, okej, okay, czy to po prostu, to jest zbiór minigierek, czy to przerozumiem? Jeżeli tak, to fajnie, jeżeli tak, to bardzo fajnie. No tak, dobra, to nie wiem, tu nie przejdziemy. Drabino. No okej, okay. Gdzie jest tutaj przycisk schowany? Gdzieś musi być, nie? Tam przejść nie możemy, do góry przejść nie możemy. Zakładam, że to nie jest na dole w takim razie, chociaż oczywiście mogę się mylić. Gdzie ten guzik może być? Mam nadzieję oczywiście, że ta mapa jest dopracowana, no nie? Jeżeli nie, to będę smutny. No ale hej, spróbujmy tu jeszcze raz. A tu jest guzik, to jest ślepy w takim razie. Ops. Okej, okay, i kolejny guzik do znalezienia. Bla. Halo. Tu wejdę, to w ogóle stąd wyjdę potem. Tak, okej, okay, w porządku. Tu jest redstone, to oczywiście tu jest guzik, skoro tu jest redstone. Prawda? Będzie nad tym pewnie. Nad tym. Nie nad tym, nad tym. Wejdźmy tu i wejdźmy tu. I tu jest guzik, tak jest. Bo to jest oczywiście był redstone. Dobra, to wróciliśmy tutaj. Przycisk zrobiony. Tu mamy zablokowane jeszcze. Twórca to jest w ogóle command block. Nie wiem po co. Dobra, secret jest secretem. Ale secret to sobie ogólnie tak zacząć mapę, więc to jest interesujące. Nie wiem, co się stało. Okej, okay, wróciliśmy. Nie wiem, coś się wydarzyło złego. Parkour, panie i panowie. Okej, okay, na razie proste, to możemy ominąć. Okej, okay, to było łatwe, teraz trudniej. O, i same tutaj, same kraty teraz. Bardzo niefajnie, okej. Okay. Postarajmy się to, ojej, przejść. Okej, okay, mamy typ kreatywny, także to nie jest problem. Oczywiście nie będziemy oszukiwać. Nie wiem, czy ten typ kreatywny miałem mieć, ale jeżeli mam, to oczywiście z niego będę korzystać. Ajajaj, ogólnie twórca właśnie MapGD napisał do mnie w kwietniu w ogóle, żeby mi tą mapę wysłać. I odpisałem mu praktycznie od razu, po czym odpisał mi, no, wczoraj. Więc to jest interesujące, nie powiem. Sprawdzajcie wiadomości, sprawdzajcie, mówię wam wiadomości, bo napisał do mnie na Instagramie. Oczywiście mój Instagram jest podany w opisie, jeżeli chcecie zobaczyć. Ja mu odpisałem, nie wiem, czy po prostu zapomniał o tym, czy myślę, że mu nie odpisałem, ale sprawdzajcie oczywiście wiadomości ode mnie, jeżeli coś mi wysyłacie, albo do mnie piszecie.
Daję ci hary, bo za trudne to jest. Ale ja chciałem zobaczyć! Labirynt jest zablokowany, potem RNG się pewnie odblokuje. Fajnie, że właśnie przechodzimy coś, co się odblokowuje później. Bardzo fajna sprawa. Labirynt. Okej, okay, labiryncie jest zasada jedna. Trzeba się trzymać lewej ściany, także spróbujmy tą taktykę uskutecznić. Okej, okay, tutaj, tutaj, tu. Tu, okej, okay, nie tutaj. Dobra, trzymam się cały czas. I widzicie? Działa. W każdym labiryncie to działa, okej. Okay. Tam guzik za sobą, nie wiem po co. Interesujące to jest w sumie. Jeżeli nie będzie ścian żadnych łączących się z nią, o. O, no dobra, to teraz to już musimy tutaj szukać, bo nie mamy żadnych ścian, które się łączą ze ścianą zewnętrzną. To jest... Nie, to jest powrót? Nie, aha, czyli był za nami guzik. No, interesujące, okej. Okay. Dobra, lewa ściana oczywiście, nic tam to nie da chyba. A może da? A może da? A może jednak, uwaga? O, lecimy tutaj, okej. Okay. Nie, nie dało nam w nic. O, numer, oszukali mnie w takim razie. Gdzie tu jest guzik schowany? U góry gdzieś? Tutaj. O, proszę bardzo. Brawo. I ostatnie, nie mam pojęcia. MLG nam się odblokowało. Dobra, zacznijmy. Okej, okay, tylko że ja tak nie umiem, bo mam game mode, ale spróbuję przejść przez wszystko. Chyba nie udało się, spróbujmy jeszcze raz. Nie chcę oszukiwać mapy, bo dostałem pewnie save'a. Że pewnie map, kiedy wysłał mi mapę, będąc fizycznie, kopiując, podczas kopiowania tej mapy, wiecie, wyszedł z Minecraft i tak dalej, stanął sobie na końcu mapy i był na gamemodzie i dał mi to wszystko. To właśnie pokazało mi, gdzie może być początek mapy przez właśnie ten blok. Alright. Kolejne MLG. Spróbujmy. Nie udało się, jeszcze raz. Dobra. Aj, nie udało się. Nie udało się, jeszcze raz. O, proszę bardzo, pięknie. Super. I pstyk. Nie, coś się odblokowało takiego strasznego, co? Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Error. O, to jest creepy. Droperze i wszystko, to jest creepy. Czemu tu jest dziura? Nie wiem, czy miała to być dziura, czy nie. Okej. Okay. Chwila, to jest... coś miało być, to jest nieskończone. Fajny jest ten error, oślepienie mam nieskończone, to super po prostu. Co ten command block by robił? Nic, ten command block nic nie robi, okej. Okay. A tu widziałem redstone gdzieś, ale tu jest, ja jestem ślepy teraz, nic nie widzę. Wypiję mleko ogólnie. Zakładam, że miałem fajny w ogóle efekt error, nie? I nie wiadomo co dalej, to jest spoko. Czy to tutaj mapka, widzę, okej, jest mapa pod filmem. Ta mapa jest broken, tak całkowicie szczerze. Piję mleko. Okej. I patrząc po wszystkim, co tutaj jest, to był koniec mapy. Tak naprawdę. Tak, tu jest ta... teleportowało. Tutaj bardzo fajny efekt był, mega mi się to podobało. I zakładam, że tu mieliśmy się teleportować na koniec. Okej, okay, dziękuję za przejście mojej mapki. Mam nadzieję, że się spodobała. Tworzę kolejną mapkę, ale wy widzowie zostawcie subskrypcję i łapeczkę pod tym filmem. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy on ma kanał na YouTubie. Jeżeli ma, to podlinkuję go w opisie. Możecie do niego zajrzeć. I nie piszcie do niego nic złego, ani nic takiego, mimo że ta mapa, nie wiecie, nie była dopracowana i tak dalej. Przestawiona była w dziwny sposób mimo wszystko. To była fajna, bo słuchajcie, jeżeli ktoś robi coś na przykład dla mnie, czy ogólnie dla ludzi, czy właśnie jakoś kreatywnie się popisuje, na przykład te command bloki, ja bym tego nie zrobił. To jest dla mnie za ciężka magia, więc jak redstone lubię, tak command bloki dla mnie to jest czarna magia. Ale słuchajcie, mapka fajna, mapka interesująca. Oczywiście nie będziemy szkalować nikogo, żeby mu na przykład, nie wiem, nie wyszło albo coś, może to jest pierwszy raz, jak mapę robi, kto to wie. Ale cóż, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało. Tu macie informacje obok mnie, gdzie wysyłać mi mapy, jeżeli chcecie oczywiście mi wysłać kolejne i oczywiście nagram z tego odcinek, ponieważ ta seria istnieje dzięki wam, nie istniałaby, krótko mówiąc, bez was, bo
Ja mogę grać mapki od widzów bez mapek od widzów, prawda? Także cóż, trzymajcie się moi docenieni, cześć i zapraszam was na kolejne odcinki z mapek od widzów i ogólnie na tym kanale. Trzymajcie się. Pa, pa.